my Polacy, jak by wyglądała, a może taką i była, praktyka liberum veto w starodawnie, średnie stulecie, i jak ta praktyka tego liberum veto wygląda teraz, jak ta targowiczna polityka liberum veto wygląda teraz w demokracji rozwiniętej, niby to w Polsce. Przyjeżdża taki sobie szlachcic, Zuzia lub Jasia, no niech będzie Jasia. Przyjeżdża z Warszawy, z parlamentu i mówi, ogłasza taką ciekawostkę w swoim dworze. Szlachecką, bogatym. Obok niego zebrali się baby, wszyscy widzy. I on ogłasza, ja dzisiaj ogłosił liberum veto. I wszyscy jemu, ależ ty jesteś ty wielki, jak ty mógł? Słyszałem i po wszystkim okolicach, po powiatom rozniosło się, że nasz Jasiu dzisiaj walczył i w parlamencie polskim ogłosił liberum veto. Patrzcie, jaki on bohater. Kurde, że on taki protestant. No i wszyscy wieczorem baby zbierają się jemu dawać jako bohatero na białym koniu. I pierwsza kobieta, do sama lepsza do zgryzienia temu Jasiu, do dawania jemu, mówi resztę kobietom, dawajcie w kole, stawajcie, kurde, co wy tam pchacie się, zdążycie, ja pierwsza, ja sama taka ona lepsza. No i kiedy już Jasiu taki sobie chodzi, wesoły, taki wszystkich z bab załatwia, on taki bohater, przyjechał, protestant liberum veto ogłosił w Warszawie, chodzi takie swoje szlacheckie wąsy, nakręca sobie tak, kurde, mówię, tak dębowy, głupi baby, kurde, nie rozumiem, że to, co oni mnie tam dzisiaj dali, dury, głupie, to nic do porównania to, co mnie Katarzyna Wielka dała, złotóweczki lub rubli carskie ze złota, cały garneczek, he, ani baby dębowe. Taki to liberum veto był w Polsce, a teraz on odzwierciedla się w medijnej demokracji. Tam, gdzie byli jakie? Kurwin myszka, putynowska dziewoczka Miki, myszka Miki, kurwin, może nabrać przez jakieś informacyjne drążenie siw po obydwie strony rozbiorowców, bo nie, po stronie teraz bardziej nie tak niemieckie, bo Niemcy chcą tylko, żeby podporządkować Polskę w sensie finansowej, tam buferowej, tam strefy tego siego. A tak, żeby ją w ogóle zdeptać, Niemców też powinna być buforowa strefa jakaś między tymi dzikimi krajami. A drugi taki pachołka tego kurwinowskiego Miki myszki, druga taka satelitka myszka Rosja, który chce ciągle krew puszczać, bo ona bez tego nie może żyć. Bo ona bez tego, ta kremlowska, putinowska Rosja, nie nabiera sobie bały, rejtingi, statuty w swoim takim samym, jak ta myszka Miki, narodzie. Ta myszka Miki włazi w polskie media i coś tam wrzeszczy, jak szur. Ale sama do tej Rosji jechać, mieszkać nie chce. No kurde. Oto tak, taki liberum nowoczesny, medijny veto. Nie potraficie przekonać Polaków do swoich racji, a nie członków swojej partii, także no w tym jest problem. No jest problem i jest bardzo trudny, bo przepraszam bardzo, oglądalność TVP3 jest bardzo niewielka, natomiast nasi konkurenci siedzą w TVP1, TVP2, w TVN-ie, która w ogóle nas nie pokazuje, ale to kompletnie całkowity blankiet. Prawda? I w tym i mamy problemy z dotarciem do ludzi. Także jest to celowa obrona establishmentu. Przecież wiadomo, że ci ludzie, jak my dojdziemy do władzy, to przecież ta klasa polityczna pójdzie siedzieć. To nie są żarty. Ci ludzie, którzy są obecnie u władzy, pójdą siedzieć. Każdy, kto głosował na przykład za przymusem emerytalnym,
pójdzie siedzieć z artykułu, który mówi: kto przemocą lub podstępem skłania inną osobę do niekorzystnego rozporządzania się własnym lub cudzym mieniem, podlega karze więzienia od 1,5 roku do 5 lat. I pójdą siedzieć do więzienia łajdaki. Ci, co zrobili 500+, pójdą siedzieć za demoralizację. Oczywiście, że tak. Panie pośle, ja bym... Dyskwalifikuje się pan już na samym starcie. To znaczy, ja bym nie chciał, żeby ta dyskusja... Nie rozumiem. 500 zł bierze mniejszość Polaków. Więc większość powinna na mnie głosować w tym momencie. Dobrze, dlaczego wygrał wybory pan Trump? Bo go jednak pokazywano, ośmieszano, ale pokazywano go w każdym programie. No ale panią Clinton też pokazywano nawet więcej. Tak, ale go pokazywano. A mówi zębami chłopie, czekaj mi pijacie, złapie, stoi Miki, ledwo żywa, baba ja. Gdybyśmy byli dobrze, gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej. Nie byłoby basenów, nie byłoby autostrad, gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej, to wszystko za pieniądze Unii zostało wybudowane. Proszę pana, jeszcze raz mówię, w Chinach budowali znacznie więcej autostrad, nawet w przeliczaniu na wielkość Chin, znacznie więcej autostrad bez pieniędzy Unii. Właśnie dlatego, że nie byli w Unii. Powołuje się pan na przykład Chin, a Chiny są państwem komunistycznym, scentralizowanym, nie państwem wolności. Komunizm w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, tam 30% ludzi żyje z zasiłków karty żywnościowych, a w Chinach nie. Ale ta tradycyjna polityka francuska może być tym aliansem z Rosją i to wtedy dla Polski nie jest dobrze. Jest bardzo korzystne, dlatego że naszym wrogiem w tej chwili jest Ukraina. Ludzie, wie pan, jak ja byłem w opozycji, jest to również tylko w opozycji, ludzie byli szkoleni na Giedroyciu, który tłumaczył, że dla Polski niesłychanie ważna jest niepodległa Ukraina, że powstanie niepodległej Ukrainy zmieni całkowicie geopolitykę. I to jest prawda. Powstała niepodległa Ukraina, Białoruś, Litwa. Całkowicie zmieniła się geopolityka, a ludzie mówią tak, jakbyśmy dalej graniczyli z Rosją. My graniczymy z Ukrainą. To Ukraina domaga się Przemyśla, Chełmszczyzny, Zasania, Łemkowyny, a nie Rosja. Ale to jest Rosja, tak, że istnieje może garstka Ukraińców, którzy o tym mówią, tak jak i może jesteś garstka Polaków, którzy mówią o tym, że chcemy wrócić do Lwowa, ale to nie jest oficjalna wersja polityki ukraińskiej. No tylko jest ta różnica, że siły i zarówno banderowców, jak i różnych tam batalionów Azow, etc., są znacznie większe niż siły bojówek NSDAP. I pierwszy kryzys, zacięcie się władzy, spokojnie przejmą władzę na Ukrainie. Proszę pana, Garibaldi miał 1000 koszul, kiedy przejął władzę we Włoszech. Jak się ma zdecydowane siły, zorganizowane, to bardzo łatwo przyjąć władzę, jeżeli osłabnie władza, że tak powiem, legalna. Ja się boję Ukrainy, ja się nie boję Rosji w tej chwili. Jeżeli oczywiście Ukraina by połknęła, Rosja by połknęła Ukrainę, a to staje się politykiem antyrosyjskim oczywiście od razu. Ale w tej chwili Rosja jest naszym sojusznikiem oczywiście. Ale w tej chwili Rosja nie jest naszym sojusznikiem, dlatego że jesteśmy w NATO, wprowadzamy wojska amerykańskie do Polski i definiujemy Rosję jako nasze największe zagrożenie i zagrożenie dla pokoju nie tylko w Polsce, ale też na świecie. To ja teraz nie wiem, czy kolega Macierewicz wciąga Amerykanów w tej historii, czy jest narzędziem Amerykanów. Prezydent Putin i Rosja to jest tak. Po pierwsze aneksja Krymu, po drugie wojna w Gruzji, to są dwie rzeczy. Po trzecie wojna na wschodzie Ukrainy. Czy to nie wystarczy panu tych kart w tej talii, żeby powiedzieć, że to Rosja jest agresorem? Ameryka dokonała agresji Teksasu, Nowego Meksyku, a jeszcze zalegana agresji na Grenadę. Wie pan, no to przepraszam bardzo, ale to gdzie Krym? Co mnie obchodzi? To jest sprawa wewnętrzna między Ukrainą a Rosją. W sprawie Krymu zresztą sympatyzuje z Rosją, w sprawie Donbasu nie. Donbasu, nie? Ale sprawa Krymu jest całkowicie czysta i oczywista, także nie ma... Ludzie w Polsce mają kompletnie zapętlone w głowie w wyniku działania sprzedajnych smaków i... Ale przecież on żadnego weta nie stawia, bo to jakieś tam parę procentów on tylko zajmuje. Ale on robi taki sam wred, jak i robiło to weto kiedyś w czasy starożytne, że prawo nie przyjęte, reformy nie odbywają się, rozbiorowa Polska pozostaje się. A tutaj przez takie mówienie i zbieranie sobie głosów debilów,
nakręcenie i Polaków, i narodowości polskiej, i byli jakie, które tam już ta narodowość, z kogo tylko nie składa się, nie sens, z kogo ona składa się, sens, jaka ona potem staje się po swoim rozwoju duchownym, moralnym, patriotycznym, behawiorycznym i różnym. Ona staje się takie, który takich myszek Mikki nazbiera się z braunami, z różnymi klaunami, i tak nie jakieś tam parę procentików, a jeden taki псевдолідер, другий, третій, десятий, już patrzysz 10, a może i 20%, oni gdzieś tam nakręcą sobie, a tu patrzysz, przychodzą PO-owskie media, też ze swoim liberum veto, i cała Polska baryka się w tym liberum veto. Wtedy, kiedy zamiast liberum veto wszyscy szlachciców kiedyś to powinni były być odpowiedzialnością za swój kraj, ale wtedy jeszcze jak takowej nie było nacjonalności, nie było takiej odczucia narodowości. No, naród to jako bydło, on powinien pracować, a nie pytać tam o coś. Naród to jak ci baby, które wieczorem, kiedy ten Jasiuk przyjechał z Warszawy z liberum veto, wieczorem parle do niego poświadczyć swoją rycarską wielkością tego Jasiu liberum vetnego, napewnić swoje dupy, że potem oni będą wszyscy opowiadali wszystkim swoim w ogóle tym niewolnikom, że z kim ona dzisiaj miała seks. Samym super Jasiu liberum vetczykom, który w Warszawie coś tam zaliberował, a sama ona nie wie o co. I taki naród, wiele takiego narodu, który chce być bliżej do ciała tego lidera debilnego, zdegenerowanego, który coś tam brzeszy. A to, co idzie, to przeciw Polsce, przeciw spójności Polski, przeciw zwycięstwa tam siły polskie na arenie międzynarodowej i reszta bla-bla-bla, to w ogóle u niej w głowie, u nich w głowie takiego nie posiada się coś do rozwoju. Bo ich mechanizm ten w głowie mózgowej pracy zeżrał ten, to niewolnictwo, to okropne takie, no, paternalizm i reszta. Taki to dzisiaj nowoczesne liberum vetczyki, kurwiny, Mikki, myszki różne, Mausy i ich elektorat Polacy. Nie bądźcie takimi jak ci myszy. I nie bądźcie, jak ten Jasiu ze starodawnej Polski, niby to szlachcic, który przez swoją pechę i pogardę i przez złoty kufelek od Katarzyny ogłaszał swoje liberum veto. I nie bądźcie również, jak te baby, które dawali temu Jasiu tylko za to, co on idiota sprzedał polskiemu interesy, sprzedał moc Wielkiej Polski w tamte czasy przynajmniej. A bądźcie takimi, którzy nie dozwalają swoim liderom, politykom osłabiać Polskę jak wewnątrz, tak i zewnątrz na arenie międzynarodowej, i róbcie tak, jak robiła AK, że ona rządzi, Armia Krajowa, ona przedstawia, ona niesie odpowiedzialność za całą Polskę. Dlatego AK, Armia Krajowa, występowała przeciw falang, szmulang, tych obozów, przeciw młodzieży, jak teraźniejsza, wszechdonosicielska, dmowska, pseudopolska. Ona takich karała, bo takie idioci narobią bardzo wiele zła i wreda Polsce. Dlatego akowcy i polowali. Oni walczyły oficjalnie i z UPA, i z tymi, i z simi, ze wszystkimi, ale oni nieśli odpowiedzialność. Oni znali, że oni położą swoją głowę. A ci, którzy jak szczury gryzą kolegów, aliantów polskich, którzy na międzynarodowej arenie powinni być wspólnie razem i tworzyć swoje społeczeństwo też mocne, chrześcijańskie,
oni cały czas ci idioci po swojej pechie, po swojej sprzedawczynie gryzą Polskę, gryzą interesy polskie, jak szczury paskudne i ściągają do siebie taki samy szurowy, pseudopolski elektorat. Tak co tylko mnożenie na zero, na nul, takie bzdetne polityczne bredni, które wyglaszają skotiny, myszki różne, szczury, mnożcie na nul, na zero i nie bierzcie do uwagi w ogóle, bo to trash. To śmiecie polityczne, które nie powinno mieć żadnej wagi w Polsce, nawet przez wasze partykularne, młodzieżne, młodzieżowe, publiczne organizacje, interesy, którym trzeba jakaś kłótnia, trzeba jakieś rozrywki polityczne, oni bez tego żyć nie mogą, nabierać swoje bały, żeby tam w jakąś gazetę, coś w telewizji gdzieś tam zaistnieć. Ale to krzywdzie Polskę. I jak ci idioci nie mogą tego zrozumieć? Ja po prostu nie wiem. To szokujące. XXI wiek, a oni depczą się po tej Polsce i po dzień dzisiejszy. Jak przed rozbiorowy czasy. Jak w czasy przed rozbiorowy.